Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś w programie rekordowa zbiórka WOŚP w Legnicy, a także brutalne traktowanie przesyłek na poczcie. A informacje rozpoczynamy od bulwersującej sytuacji, jaka miała mieć miejsce na legnickim cmentarzu. Rodzina zmarłego mężczyzny postanowiła jeszcze przed samym pogrzebem z nim się pożegnać i otworzyła wieko trumny. Niestety, jak się okazało, w trumnie znajdowało się ciało innego człowieka. Za pochówek odpowiedzialne było legnickie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Więcej na ten temat powiemy we wtorek w kolejnym wydaniu naszego programu. Mieszkaniec Lubina zarejestrował niecodzienną jego zdaniem sytuację – rozładunek przesyłek na poczcie głównej. Na filmie widać, jak paczki są wyjmowane z kontenera i w różny sposób trafiają na próg poczty. Jedne suną, inne lecą. Spytaliśmy w biurze prasowym Poczty Polskiej w Warszawie, czy to normalna sytuacja. Lubinianin nagrał rozładunek paczek na Poczcie Głównej w Lubinie. Film pokazuje, że nie każda przesyłka jest przez pracowników Poczty Polskiej traktowana tak samo. Jedne ślizgają się po podłodze, inne przelatują w powietrzu i lądują w progu wejścia służbowego poczty przy ulicy Odrodzenia. Nagranie przesłaliśmy do biura prasowego Poczty Polskiej w Warszawie z prośbą o skomentowanie. Oto co przeczytaliśmy w mailu, bo na nagranie głosowe biuro prasowe Poczty Polskiej nie wyraziło zgody. Przy załadunku widocznym na filmie, który pani przysłała, osoba realizująca czynności przeładunkowe dokonuje weryfikacji oraz oceny, w jaki sposób przemieszczać otrzymane przesyłki. Energicznie przesuwa paczki pomiędzy kontenerem a przedsionkiem pomieszczenia magazynowego, gdzie są odbierane przez drugiego z pracowników zapleczowych. Przesyłki z adnotacją ostrożnie przekaże z rąk do rąk, zgodnie z zasadami regulującymi przeładunek. Jednocześnie chcemy podkreślić, że regularnie przypominamy pracownikom placówek pocztowych zasady bezpiecznego transportu i przemieszczania przesyłek. Każdy widz oczywiście ma prawo ocenić sytuację z własnego punktu widzenia. Jak podkreśla autor filmu, jeśli w latających paczuszkach były jakieś drogie urządzenia, to łatwo mogły ulec zniszczeniu. Wówczas adresat będzie zmuszony składać reklamację. Ale czy zostanie ona pozytywnie rozpatrzona i kiedy? Tego nikt nie wie. Poczta Polska ma dostarczać przesyłki i jak mówi większość jej klientów, powinna to robić szybciej. Może taki rozładunek w przyspieszonym tempie to jeden ze sposobów? W niedzielę w Legnicy, podobnie jak w całej Polsce, trwał 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym mieście udało się zebrać prawie 160 tysięcy złotych, ale to nie koniec, bo trwają jeszcze licytacje internetowe. Do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legnicy jak co roku włączyły się m.in. morsy, dopalacze czy legnickie klasyki nocą. Wszyscy mieli gorące serca, więc nawet kąpiel w lodowatej wodzie nie była im straszna. 3 lata... z rzędu już się kąpiemy tutaj, wspomagamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No tutaj teraz tym razem jesteśmy na Akademii Rycerskiej. No w tym roku żeśmy trochę bardziej taki zrobili prezentację pod kątem też, żeby faktycznie ludzie te pieniążki rzucali, czyli wzięliśmy tutaj, mieliśmy puszki w wodzie. W Akademii Rycerskiej na Legniczę czekała cała masa atrakcji. Na scenie trwały licytacje, a dodatkowo występowały zespoły ludowe. Seniorki wspierały akcję w słodki sposób. Nie tylko słodki, ale słodki i bajeczny, ponieważ tutaj mamy blachy ciasta, 15 blach przygotowane przez Centrum Seniora, ale też inni poprzynosili nam ciasta. Natomiast u góry mamy czytanie bajek, więc zapraszam tam też serdecznie. Przychodzą dzieci, czytamy bajeczki. A wszyscy chętni mogli dodatkowo nauczyć się udzielania pierwszej pomocy dzięki studentom z Koła Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona. Uczymy dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy. Duże zainteresowanie też jest dorosłych.
chcą po prostu, a dzieci są naszą przyszłością i potrafią pokazać i czasami zastydzają dorosłych przez to, że potrafią udzielić pomocy w przeciwieństwie do dorosłych. Gorąco było również w sztabie, który liczył zebrane pieniądze w Galerii Piastów. Jedziemy kasę. W tym roku akurat zaktywizowaliśmy też najmłodszych, prawda, z gromad słuchowych. Myślę, że doskonale sobie radzą, ćwiczą liczenie, prawda, przyda im się w szkole. Liczymy już od kilku godzin. Najłatwiej chyba znaleźć te wszystkie najdrobniejsze monety. 1, 2, 5 groszy. Najciężej się je rozróżnia. Na ulicach Legnicy było 180 wolontariuszy. Jak co roku legniczanie z chęcią wrzucali pieniądze do ich puszek. Nominały bywają różne. Ludzie rzucają nawet po 100 zł, więc naprawdę jak nas widzą, to od razu z nas nawet biegną za nami, wołają nas, szczególnie, że się wyróżniamy mundurami, więc jesteśmy widoczne i ludzie z wielką chęcią wrzucają do puszki i nie było żadnych negatywnych komentarzy. Mimo tego mrozu chyba warto brać udział w akcji. Jak najbardziej, dla uśmiechów ludzi, dla to, że pomagamy innym, jak najbardziej nam się robi lepiej na sercu. Pożyteczni są, zawsze coś pomagają. To na szpitale, to na dzieci, także warto pomagać dzieciom. A ty widzę, chłopie, że też się zaangażowałeś w akcję? No powiedz. I wrzucałeś pieniążek do puszki? Tak. Inni natomiast postanowili wziąć udział w biegu z serduszkiem. Trochę sportu, trochę ruchu, chociaż jest zimno, nikomu nigdy nie zaszkodziło i dzisiaj mam nadzieję również. A przy okazji możemy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każdy z uczestników otrzymał piernikowe serca, orkiestra grała do wieczora. W Legnicy udało się zebrać ponad 157 tysięcy złotych. To jednak nie koniec, bo w internecie trwają jeszcze aukcje przedmiotów, jak choćby dorożki, której cena w poniedziałek osiągnęła 1000 zł. Koleje Dolnośląskie wzięły udział w konwencie prezydentów, burmistrzów i wójtów w Lubinie dotyczącym aglomeracji kolejowej Zagłębia Miedziowego. Kolejowa spółka jest newralgicznym ogniwem w rozbudowie i usprawnieniu sieci kolejowej Legnica-Lubin-Polkowice-Głogów. W Lubinie miał miejsce konwent prezydentów, burmistrzów i wójtów Zagłębia Miedziowego. Spotkanie dotyczyło aglomeracji kolejowej terenu Zagłębia Miedziowego. Trwający obecnie remont starej linii kolejowej prowadzony przez PKP oraz budowa nowej sieci pozwoli na powstanie dworca w Lubinie i zbudowanie dworca oraz połączenia z Polkowicami. Koncepcja jest taka, że będzie to centrum z dwóch stron. Nie będzie to dworzec jednopunktowy, czyli nie z jednej strony, tylko będzie z dwóch stron budowany po to, żeby wykorzystać łączność komunikacyjną, w tym wypadku zbudowaną przez nas obwodnicą, ale również i szybszym dojazdem do tego centrum również gospodarczego, czyli wielkiej strefy przemysłowej. Ja już nawet mam miejsce, gdzie proponuję, aby wybudować terminal, który będzie obsługiwał podróżnych. Także ja jestem przygotowany już od dawna na to. Nieodzownym partnerem w rozmowach i przyszłych inwestycjach są Koleje Dolnośląskie, które są kluczowym przewoźnikiem na terenie Zagłębia Miedziowego. I mamy nadzieję, że po zakończeniu tych prac, nawet nie ukończeniu jeszcze ich do końca, ale już zapewnieniu pewnej przejezdności, będziemy w stanie zaoferować dodatkowe połączenia do Lubina, które pozwolą w czasie poniżej jednej godziny dojechać do Wrocławia, co jest szczególnie istotne. Wiemy dobrze, jakie są korki, jakie są warunki na drodze i też jak, można powiedzieć, jaki w tej chwili jest model transportu, a trzeba powiedzieć sobie to brutalnie, dojazd do Lubina w zasadzie spoza miasta jest dość utrudniony przez to, że w zasadzie wykonuje go tylko busy. Jak zapewniają Koleje Dolnośląskie, uruchomienie linii kolejowej łączącej region z Polkowicami i Głogowem jest konieczne, bo zapewni mieszkańcom szybszy dojazd w wiele miejsc bez oczekiwania w korkach transportu drogowego. Jeśli chcemy skomunikować cały ten subregion, powinniśmy poprowadzić ewentualnie ruch torami kombinatu Polmistransu i wydłużyć w kierunku Głogowa do Huty, by umożliwić z jednej strony lepszą logistykę i dojazd pociągów towarowych do Huty, a z drugiej strony oczywiście możliwość zapewnienia dojazdu również do pracy wewnątrz tutaj tego naszego regionu. Koleje Dolnośląskie z chwilą uruchomienia linii kolejowej Legnica-Lubin-Polkowice i Głogów będą zapewne głównym przewoźnikiem. Zmiany w transporcie kolejowym mają dotyczyć blisko 300 tysięcy mieszkańców tego regionu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy podsumowała rok 2017. Ratownicy otrzymują coraz więcej zgłoszeń i brali udział w wielu trudnych akcjach w ubiegłym roku. Uratowali także mienie za kilkadziesiąt milionów złotych.
Legnicy strażacy w ubiegłym roku otrzymali 2501 zgłoszeń, więc był to ciężki czas, mówił w czasie uroczystości komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Było wiele trudnych akcji, jak choćby działania w Goślinowie, gdzie przy zerowej widoczności płetwonurkowie poszukiwali samochodu i kierowcy. Jeśli chodzi o pożary, warto tutaj się pochwalić dwoma zdarzeniami, które miały miejsce 21 grudnia i 2 stycznia, gdzie w dwóch działaniach ratowniczych uratowaliśmy mienie ponad 20 milionów złotych. To była hala magazynowa w strefie ekonomicznej i centrum handlowe. Uratowanie mienie to ponad dwukrotny budżet Komendy Miejskiej na rok 2017. Także strażacy na całym Dolnym Śląsku mieli masę pracy. W tych akcjach brały udział grupy specjalistyczne z Legnicy. Aż 6 nawałnic, do których wyjeżdżaliśmy aż 6,5 tysiąca razy. Dlatego można powiedzieć, że rok był naprawdę trudny operacyjnie. Poza tym województwo dolnośląskie prowadziło bardzo szeroką współpracę międzynarodową. Strażacy w tym roku zyskają ośrodek pomocy psychologicznej. Chcemy wybudować centrum wychodzenia z traum, które będzie takim pierwszym pomysłem w skali krajowej tu na terenie województwa dolnośląskiego z przyjaciółmi również z Czech, ale tak również z duszpasterstwem służb ratownicy, którzy nas tutaj bardzo mocno wspiera i użycza swoimi nieruchomościami i taki ośrodek chcemy, żeby powstał w powiecie wrocławskim w gminie Sobótka. W tym roku Legnicka Komenda otrzyma wiele nowego sprzętu, który bardzo poprawi pracę straży. Będzie to m.in. samochód gaśniczy z funkcją do ratownictwa kolejowego oraz drabina o wysokości 42 metrów. Takiej drabiny do tej pory nie mieliśmy, to będzie pierwsza taka. Dostaniemy samochód ratownictwa technicznego średni, prawdopodobnie będzie to jeszcze samochód specjalistyczny wężowy, na pewno będzie samochód lekki z funkcją do gaszenia pożarów ukrytych, z funkcją Kobra, bardzo dobry sprzęt właśnie na stropodachy, na takie miejsca, gdzie wiemy, że jest pożar, a trudno się do niego fizycznie dostać. Podczas uroczystości podsumowania roku byli komendanci straży w Legnicy zostali uhonorowani w specjalny sposób. Wszystkim strażakom należy życzyć tylu powrotów, ilu wyjazdów. I to już wszystko na dziś. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia.